Cześć, ja jestem Cedi i witam was ponownie w Death Coming. Akt 5 przed nami. Piękna i bestia. Znowu jakieś takie industrialne miasteczko. Wielki małpisząc w środku. Wrócę do ciebie. Czyżbyśmy byli w New Donk City? Jakaś tą małpę będzie trzeba wyciągnąć ze środka. To na pewno. To przybrzeżne miasto ma cały czas zmienny klimat, gotowy, aby zawładnąć moce wiatru i deszczu. Znalazłem trochę też tutaj wkurzonych zwierzaków, które zostały tutaj sprowadzone. Więc wypuść je, a będą w stanie nam pomóc zbierać kolejne dusze. I tu jest właśnie ten małpiszon. Więc fajnie by na pewno było go wypuścić. Mogę banany sobie pozrzucać. Jakąś pomoc zdobyć. Może być otworzone z kluczem. Więc żeby małpę zdobyć, musimy klucz zdobyć też gdzieś. Tu mogę przyciągnąć sobie kogoś? Może jeśli ktoś będzie blisko. O właśnie, o właśnie. Jakaś pułapka teraz dla ciebie. Aha, po prostu przez dźwięk zgarnia to kilka osób. Utoniesz za chwilę, prawda, czy nie? Czy będziesz pływać w miejscu? Boja. Aha, sygnał wyświetla. Wyświetla, wysyła. Na ratunek. Z tym nic zrobić nie mogę z generatorami, turbinami. Ale myślę po prostu, to mi posłuży, żeby te kilka osób sobie złapać, tą dwójkę. Udało się. Zawsze coś, tu jakaś elektrownia dziwna. Nie do końca to działa, możemy przesyłać prąd w różne strony. Ale póki co nie wiem za bardzo w które strony. A i tak prądu nie ma, póki pewnie wiatr nie zacznie wiać. Jakoś tą małpę trzeba wyciągnąć, bo gdy taki goryl wkurzony wyskoczy, taka Godzilla kongowa, no to może sporo nam pomóc w czymś takim. No, my możemy banany zrzucać. A, zepsuło się. No nie, nie mówcie mi, że zepsułem przez coś takiego. Nie będę na razie restartować. Liczę na to, że później jeszcze jednak będzie działało. Mogę przyzywać ile tylko chcę. Ale klucz musimy gdzieś znaleźć, tak? To jest nasz problem w tym momencie. Mogę też mięso zrzucać. Również. Ale jeśli spadnie komuś na głowę, no to nic za to nie dostajemy. Co tu w ogóle się dzieje? Jakaś wojna się toczy. Możemy różne osłony zdjąć w taki sposób. Czy chcę już to zrobić? Niech będzie. Zobaczymy, jak to zadziała. No, osłonę zdjęliśmy, kilka osób zabiliśmy, ale cały czas dalej walka się tu toczy i ja nie widzę więcej opcji dla siebie, żeby coś z tym zrobić. Elektrownią zajmiemy się później, jak zacznie działać ona. Mogę parasol zamknąć. Spróbujmy. 5 osób aż pod tym akurat stało. Okno, ale póki co nie działa. Wiatr tutaj zaczyna wiać i za jego pomocą nowe wypadki są możliwe. No tak, to przynosi również dużo siły, dużo mocy i ma to różne zastosowania, ale sam je musisz znaleźć. No, Donkey Konga chcę uwolnić. Ale jak to zrobić? Nie wiem, jak to zrobić. Aha. Prąd dochodzi w jedno miejsce. Dzięki czemu, no to pewnie poraża ludzi, którzy są blisko. A tacy ludzie tutaj przychodzą. Więc póki co tylko jedno wychodzi. Poczekajmy teraz więc, aż kilka osób tutaj podejdzie. Nikt nie chce tutaj podchodzić. Jak to trzeba ustawić, żeby... O, pięknie. Jeśli jeszcze raz to zrobię, gdy te dwie osoby zaczną wracać, no to też tą dwójkę będę w stanie teraz złapać. Cały czas jest to możliwe? Jeśli się oczywiście wyrobię z tym. Nie, jej to już nie złapało. O co z wami chodzi? Tego nie wiem. Pogoda się za chwilę zmieni. 4 sekundy. Zaczyna padać właśnie. Czy zauważyłeś jakieś czerwone zmiany w mieście? Wiele wypadków jedynie może się zdarzyć z odpowiednią pogodą. Dobra, więc już jak mi coś mówisz o tym. Mogę zatruć pojemnik, mogę wylać pojemnik. Tylko właśnie, strażnik tu siedzi. Ale strażnikiem to ja się zaraz zajmę, mam nadzieję, teraz? Nie, wzrósł.
No, to nie poszło tak, jak miało. Udało się. Teraz możemy... Aha! Taką trującą mieszankę zrobić. No tylko jedna osoba teraz tutaj była, więc to mi tak wiele nie dało, jakbym chciał. Zobaczmy też, gdzie są nasze cele. Tu jest jeden. Tu wypadałoby coś zrobić. Kogoś zrzucić będzie pewnie łatwo. Tak mogę kogoś spalić. Pewnie jak wiatr wieje, to można by tego szefa w taki sposób zniszczyć. Niech będzie. A, nie mogę teraz tego odpalić. Za to mogę coś takiego zrobić. Gaz się wylewa, benzyna się wylewa. Ale większej akcji z tym związanej nie ma. Zobaczmy, co tutaj się stanie. Mogę kogoś zrzucić sobie bez problemu. No, jak tak mówisz, że monster kill, no to fajnie. Nie jestem dokładnie pewny, gdzie i czemu. Ale no taki niby się stał. Niech będzie, zawsze już jedna osoba. Tylko przez to niestety aniołki się pojawiają, wkurzone na to, co robimy. A dla nas wypadałoby chyba zacząć rozwalać nasze cele, tak mi się wydaje. Aniołki latają. Mogę coś z ubraniami zrobić. Po prostu je zrzucić na ziemię, ale jeśli może na kogoś je zrzucę, to coś mi to da. Co? Nie wiem, co się stało. Kiedy to chcę zrzucić? Teraz chcę to zrzucić? Nie teraz chciałem to zrzucić. Myślałem, że na niego spadnie, ale perspektywa mnie trochę zmyliła i... To jest bardziej tutaj? Tak, po prostu na to. Na cysternę mogłem to zrzucić, jakbym to zrobił oczywiście w odpowiednim momencie. Niech samochód sobie jedzie. Nie mogę z parasolem nic zrobić. Z tym mogę, a z tym drugim nie. Mogę kogoś zamordować sobie. I... Klucz się tutaj znajduje, tylko teraz coś by wypadało zrobić, żeby ktoś ten klucz tam zaniósł. Ale jak to zrobić właśnie? Tego nie wiem. Z tym nie mogę nic zrobić. Wielki znak. O! Akurat gość był pod nim. Więc to się udało całkiem nieźle. Czekam na dobry moment z tymi beczkami. Żeby je zrzucić. No jedną osobę bez problemu. A nawet nie jedną tylko. W taki sposób można to robić. Aha, to jest jakieś trujące płyny też wylatują z tego. Przyjemne. Znaczy... Dla tych osób, które są tutaj, to raczej niezbyt przyjemne. Wiatr nie wieje, jest słonecznie, więc tego nie rozwalę. On coś o plamach jakichś gada. Na statku jest dużo, bardzo dużo pułapek. A zobaczmy. Coś ze środka wylatuje. Wylatują wkurzone zwierzaki. Nie wiem, czy to wiele zrobiło. Ale... Może coś więcej się stanie teraz, gdy zrzucimy mięso dla tych krokodyli. No banany nie. Banany mnie nie powinny interesować chyba. A wy tu byliście, ale już za późno na to. Tam się dalej strzelają. Dużo plansza, dużo się dzieje. Ale też niewiele faktycznie aktywnie rzeczy mogę zrobić. Dużo czekania jest tutaj w tym wszystkim. Tu mogę coś zrzucić na kogoś. Serio. Serio to nie wyszło? Za to lecą aligatorki. No łapcie. Do boju. I do wody poleciały. No spoko. Ogólnie tu miałem okazję małą, żeby zrzucić skrzynkę komuś na głowę. Tu więcej nic nie ma, tylko klucz jakby ktoś wziął. I... No po tego... Goryla pobiegł. Serio to nie trafiło? Jak tego goryla mam wypuścić? No jego księżniczka musi po niego pójść, tak? Jego piękna. Ale co się z tą piękną stało? No to ja nie wiem. Sobie była i się zmyła. Dwóch? No to fajnie, że dwóch. Nawet nie wiedziałem, że dwóch tam było. No i główne cele to coś, czego też nie tykałem na razie. Spoko duszki. A, bo ona jest w środku. Tak. Więc muszę tego zabić, aby ją wypuścił. Jak jego zabiję,
jakiego zabiję, co wiem jak zrobić, tylko deszcz musi zacząć padać. No to ona wyskoczy, weźmie klucz. To chyba dobry moment, żeby zrestartować. Chociaż nie wiem, tak mi się wydaje, że to mógłby być dobry moment na to, żeby zrestartować. No to lecimy, lecimy. Ty już jesteś tutaj na górze. Pierwsza akcja zrobiona. Od razu boje możemy przyzwać. I zaraz to wszystko się zacznie dziać. Teraz w międzyczasie no chyba mogę już wypuścić przynajmniej jednego. No właśnie. Już aligator zacznie swoją ucztę. Poszło. No tak, i ty tą sąsiadkę bardzo lubisz, tak? I czy jeśli ja sąsiadkę twoją zabiję, to ty się wkurzysz? Nie, mówisz o tych ubraniach. I te oczy z serduszkami, jakbyś coś chciał z tym zrobić, ale co ty chcesz z tym zrobić, tego nie wiem. To mogę zrzucić. Kilku zabić. A jak strażnika zabić? No, strażnika tak zabić, że jak wiatr będzie... Wiem. Na pewno teraz mogę sobie spawacza rozwalić. To nie zaszkodzi. Myślę, mogę tego użyć teraz, gdy kilka osób na górze jest. Całkiem nieźle. No i wiatr zaczyna wiać, dokładnie, dokładnie. No chcę, żeby na tego spadły, tak? Tia. Tylko trzeba tym dobrze odpowiednio faktycznie wycelować. No i mamy. Tego gościa mogę z kluczem zamordować sobie. I nawet ktoś z tyłu był, więc mogę tutaj coś zrzucić na kogoś. Akurat ktoś tam siedział. Pszczółki też coś tam co nieco zrobią swoje. Co dalej? No tak, więc myślę, mogę już coś takiego zrobić, czy nie mogę? Sporo osób tu jest. To ty jesteś tym strażnikiem, no to już cię... To cię złapię? To cię złapię, no to spoko. I teraz możemy to sobie raz odpalić. Trzy osoby. Jest deszcz teraz. To gościa przejedzie. I mamy nasz drugi cel dzięki temu. Mogę to zwrócić. Prawie. Prawie, come on. Rusz się. Rusz się teraz. Ruszył się teraz. Jesteś bezpieczna. Tylko nie wejdź w to. Nie wejdź w to mi teraz. Nie bądź głupia. Okej, potrafi się teleportować, całe szczęście. Że akurat ona taką umiejętność posiada. Łapiesz klucz i idziesz mojego goryla ratować. Nie będziesz żadnej wymiany handlowej tą małpą robił. Możesz, dasz radę podejść? Czy nie dasz rady? Właśnie oni tutaj chodzą sobie. Więc musimy ich jakoś przegonić stąd, dopiero później ona będzie miała okazję goryla ratować, chyba że po prostu sobie pójdą. Ale nie, niestety. Nie mają takiego zamiaru. A ja się obawiam, że nosorożec nie wystarczy, nic nie zrobił. W złym momencie to zrobiłem. Podejdziesz tu? Podejdziesz tu, głupi. Więc ona leci dalej. Teraz mięso właśnie możemy wyrzucić. Zawsze to, mam nadzieję, gościa złapie. Gościa, nie mów, że go ominiesz. Poważnie? Ty poważny jesteś? Ty poważny aligatorze jesteś? Ja teraz obawiam się, że właśnie mogłem przegrać tą misję. Jeśli teraz mi nie pozwolą typa rozwalić w żaden sposób. A mogą mi nie pozwolić typa rozwalić w żaden sposób. No jak ona tu stoi, no to... No to ja nie dam rady. Czy ja przegrałem, czy nie? Tak mi się wydaje, że to właśnie przegrałem. Jeśli on się stąd nie ruszy, a widzę, że nie ma zamiaru, no to chyba muszę zrestartować. Tak też zrobię. Więc jeszcze raz ruszam tutaj na pomoc dla tej piękności. Niestety na początek tutaj trochę trzeba poczekać sobie, ale niedużo, bo akurat dwójka z nich się napatoczyła. Tylko teraz tych dwóch pozostałych, tak? Trzeba bardzo w dobrym momencie wyciągnąć. Jeden z nich powinien zostać złapany przez nosorożca. Drugi jednak to może nie być taka prosta rzecz. Oczywiście wystarczy na logikę no wyciągnąć mu tego aligatora. Jeśli oczywiście aniołki nie przeszkodzą w tym. Tylko czy to wystarczy? Powinno. Złapiesz go teraz? Złapiesz go teraz, dobra. Chyba wszyscy złapani.
I zobaczmy właśnie teraz, na co stać będzie naszego goryla. Potrzebuje jedzenia. No to rozumiem. Czy to wystarczy, czy jest za daleko? Naprawdę muszę teraz czekać godzinę. Idziecie na lewo wszyscy? No to chyba świetnie. Jeśli dobrze pamiętam, jak mam to podłączone. Tylko oczywiście teraz banany zrzucić. Musiałeś, aniołku, teraz podskoczyć tu. Okej. Wyskakuje goryl. I co teraz? Idź tutaj, tak jest. No to misja zrobiona. To było fajne, to było bardzo fajne. Czy to nawiązanie do Donkey Konga, czy to właśnie akcja z przeprowadzeniem jego piękności do niego. To była naprawdę fajna misja. Dev Coming. Akt 6. Tajemnicze. Zeppelin się tu rozbił i tutaj utknąłem. Jakieś azteckie świątynie, coś w tym stylu. Trzy grobowce. Różne mechanizmy, no to jest coś zupełnie innego niż było do tej pory. Sporo osób jednak, mimo wszystko. Ja rozwiążę te zagadki i łamigłówki i te starożytne skarby będą moje. Spoko. Nathan Jones. Mapa skarbów. No, to jest przyjemne. Zmiana całkowita klimatu. Mamy trzy skarby tutaj. Tak? Ale armia się nie zgadza na to wszystko. A nie mogę przeczytać, co tam jest napisane, bo zasłonięte jest to niestety. A nie mogę kamery ruszyć, więc nigdy ja znajdę ten skarb. Pułapki przy wejściu ustawię? Będziesz nam pomagać ogólnie? Czy co? Znaleźć go. No nie ma go na naszej liście celów, to na pewno. To twoje ostatnie zadanie! Więc jednak to już będzie koniec gry. No spoko. Więc no, ten facet chce rozwiązać zagadkę, łamigłówkę całej tej wyspy wielkiej. Więc pomóżmy mu w tym. I dorwijmy wszystkie dusze. No uwolnimy jakąś totalną zagładę. Otworzymy puszkę Pandory czy coś takiego. Za tą czachą będzie. Więc musimy odnaleźć tajemniczą moc. Użyć tych mechanizmów. Możemy sami zmieniać pogodę, jeśli chcemy, tak? Tak jest. Samemu decyduję, jaką pogodę tylko chcę. Mam nadzieję, mogę to robić ile tylko chcę. Więc możemy tym kontrolować pogodę. Burza, wiatr, deszcz, co tylko chcesz. No, to jest fajna mechanika. Całkowitą dowolność nam już tutaj dają. Wszystko to trwa przez jakiś tylko czas. Przez minutę. I przyciąga to aniołki. Za każdym razem zmieniasz. Więc bądź ostrożny, bo przyciągniesz zbyt dużo aniołków. To jest troszeczkę takie Where is Waldo? Ta gra w takim stylu. Nie wiem, bardzo mi się podoba ten pomysł ogólnie na to wszystko. No i szkoda, że to już jest koniec. Bo gra ma potencjał na dużo więcej. Ale mimo wszystko co robi, jak na razie jest bardzo, bardzo fajne. Mimo bycia we wczesnym dostępie. Jednak nie sądzę, żeby wiele się jeszcze zmieniło do wyjścia pełnej wersji. Więc dlatego też postanowiłem, mimo wczesnego dostępu, tą gierkę ograć sobie. Niech będzie. Od razu. No zabierzmy się za nasze cele. Dowódczyni armii. Armata. Nie wiem, do czego nam posłuży. Cały czas burza niby tu jest, chociaż... Nie jest to odczuwalne za bardzo. Paralotnia. No strzelmy sobie. Coś latającego możemy zestrzelić, no ale póki co... Nic takiego tam nie ma. Nie sądzę, żeby ona tędy szła kiedykolwiek. A trzymaj. Fajne. Możemy chyba tego używać ile tylko chcemy. Nie opuszczę tego miejsca, dopóki nie upewnię, że on będzie martwy. O. Faktycznie lokacja pełna pułapek, ale ona właśnie nie podchodzi nigdy na te pułapki. Więc na nią będzie trzeba coś ciekawszego wykombinować sobie. To nie wyszło. Ciekawe, czy możemy tego tylko raz używać? Nie, możemy więcej niż raz. Ile ogólnie? Tego nie wiem. Ale więcej niż raz. I to jest spoko. Zobaczmy, co to zrobi. Mięcho dla aligatora, ale on jest teraz zamknięty w środku, więc...
Na razie nic tu nie zrobi, jeszcze nie wiem jak go uwolnić. Tutaj mamy różne rzeczy, od razu roślinka. Ma co nieco do zjedzenia. Ogromna jest ta plansza. Jak na razie każda jest, naprawdę. Niczego sobie rozmiarów. Możemy przyciągnąć. Albo nie przyciągnąć. A jednak doszły słuchy. Rybkę, że tutaj smaczne dusze do zjedzenia. O. I na lądzie będzie skakać i mordować, czy nie? Nie, po prostu teraz szkielet ryby, która nie potrafi oczywiście na lądzie oddychać, tutaj się znajduje. Co dzwonek zrobi? Przyciąga naszego poszukiwacza skarbów. Oczywiście musimy dalej szukać tych trzech kryształków. Kolejna armata. Teraz strzela do przodu zwyczajnie. Ja tu widzę skrzynkę i bardzo mnie ciekawi, o co z nią chodzi. Przyciąga ludzi do siebie. Na razie jednak jest to miejsce ciężko dostępne. Gdy woda będzie, no to ludzie będą mogli tu wejść. Mogę pozrzucać więcej? Nie, ale... Tędy ktoś będzie mógł później przeskoczyć sobie. Mina. O, niestety eksplodowała w złym momencie. No ale pierwsza gra to zawsze po prostu testowanie różnych rzeczy. On ma drogę do skarbu dostępną. Nikogo jednak po drodze to nie zabiło. Wypuszczamy trującą chmurę, to nie działa. Pająki? Trujące pająki? Na dół atakuje. Oczywiście więcej niż raz możemy go użyć. Co tu w trawie siedzi? Wąż w trawie siedzi. Weźmy sobie deszcz. Na początek. Ktoś się poślizgnie gdzieś. Nie wiem, czyli to grobowiec. Tu mogę kogoś rozgnieść. Co za chwilę będę chyba w stanie zrobić. Jak najbardziej. Ty sobie chodzisz, nie wiem właśnie do czego ta armata miałaby mi posłużyć. Deszcz przestał padać, tak? Nie pada dalej, jak najbardziej. Nie wiem czemu przestał mieć. Nic nie przestało. Ty sobie chodzisz. Z tym czekam. No właśnie. Coś takiego. Tutaj wiatr się przyda, jeszcze nie wiem dokładnie do czego. Ale wiem, że się przyda. To mogę przestawiać, w którą stronę chcę, żeby prąd przesłać dalej. Ale nie wiem dokładnie, co z tym zrobię. No, mamy te skarby! Ale jakie zdobyć sobie. Mogę przyzwać go. Ale muszę zamordować ludzi tutaj, w okolicy. Wtedy dopiero Jones będzie w stanie wyskoczyć, bez strachu. Ta pułapka nie działa. Dużo mechanizmów, z którymi nie wiem, co robić, jak wyciągać te pułapki. No, użyjmy tej. Tak to działa! No i wszystko jasne. Więc na pewno rybaka w taki sposób będziemy mogli zdobyć sobie teraz. Zdobyć, no zabić. Albo nie, bo musiał się ruszyć. Myślałem, że tego złapię, który tu chodzi sobie. Trudno. Nie, tamtego nie. No niech będzie w takim razie deszcz jeszcze raz. Bo teraz bym pobawił się z tymi maskarami. Mają zasięg mniejszy niż bym chciał. To jest przerażające. To jest przerażające, co się dzieje. Ale co ja dzięki temu dostanę? Mam trupa wielkiej ryby. I mam harfę. I mam pierwszy skarb, więc wiemy, jak jedną rzecz zrobić. Jak jeden kryształ zdobyć. A może i tutaj co nieco więcej dostanę, jeśli syrenka zacznie grać. Nie. Nie dostanę więcej. Ale pierwszy skarb mam aktywowany. Tylko pytanie brzmi, czy jeszcze muszę Jonesa wyciągnąć. O, to było przepiękne. Dasz radę podskoczyć? Nie dasz radę podskoczyć. Wiatru jeszcze ani razu nie używaliśmy. Więc kilka ciekawych rzeczy. Może dzięki temu zdobędziemy sobie. Myślałem, że chmura kogoś złapie. Ale jeśli oczywiście to będzie działać, to chmura kogoś złapie. A żeby to działało, musimy odpowiednio zasilanie przesłać. A turbiny działają, turbiny działają. Prąd leci. Ale ma lecieć w tą stronę, tak mi się wydaje. Tylko te aniołki wszędzie. Leci, ale na tym miejscu się kończy. To jest zasilone. Co zrobić, żeby jeszcze więcej było zasilone? W tym namiocie siedzą ludzie.
O! No jak to? Jak to, jak to? Przecież energia była. Energia na chwilę tylko, to zasilanie tutaj podchodzi. I teraz nikt nie podejdzie, gdy trzeba. Podejdzie ktoś, zawsze jedna osoba. Teraz też więcej jeszcze rzeczy działa. Laser. I tutaj prawie udało się kilka osób zdobyć sobie. Jest cały czas zasilanie. Jest cały czas zasilanie, tylko... O właśnie. Przez laser dwie osoby możemy wysłać, ale tylko jedną osobę to zabiło. Bo więcej zasilania nie ma, no bo wiatru nie ma. I aniołek mnie poważnie złapał tutaj. Więc trzeba tego tak bardzo pilnować w tym momencie. Co z tym zrobić? No chyba zamordować po prostu wszystkich, którzy tutaj chodzą po okolicy. To jest jednorazowo zasilone. To cię wyrzuci, to cię wyrzuci. Zginął on czy nie? Nie jestem pewny. Ale więc tego używać nie mogę, dopóki wiatru nie ma. Tutaj raz mogę to odpalić, jeśli ktoś podejdzie. Zapewne nikt nie ma ochoty na to. W taką stronę. To jest aktywne teraz. Tylko nikt nie chce podejść. Tutaj cała armia. I pełno pułapek. Mam cię. Jasne, że cię mam. Tylko jeden raz niestety tych jakoś spłoszyć by było fajnie. O, o, o. Pięknie. Mam cię. I teraz... Zrobisz coś z tym kryształem, czy nie? O, w końcu! Pierwszy kryształ zdobyty. Potem oczywiście, gdy wystarczającą liczbę osób sobie rozwaliliśmy. Tu laser mogę odpalić. To mogę otworzyć. Tylko w połączeniu z chmurą muszę. A to już się wyłączyło. Czy dam radę jeszcze raz to odpalić? Dam radę jeszcze raz to odpalić. Więc najpierw to. I gdy chmura jest, no to muszę to włączyć, tylko nie mogę tego włączyć, bo akurat aniołek musiał tu być. Aniołek kolejny już leci. To nie wyszło. To nie wyszło. Bo... No ta chmura musi najpierw w górę polecieć, potem w prawo. A jak to zrobić? Tego nie wiem, on to jakoś totalnie... Jakiś szalony ninja ruch zrobił. I to ominął. Strzałki trujące. No podejdźcie się trochę na bok. Tego? Mogę złodzieja dorwać. A za to jakiś mechanizm mi się tutaj otworzy. I teraz... Powinno być potem ich dowódcy. Albo nie będzie po ich dowódcy, poważnie. To wymaga... Nie wiem czego to wymaga. Jones? Dasz radę? Nie dasz rady, ale... Może zaraz dasz radę. Ten jak tego ominął w ogóle. W końcu. To wszystko. To wszystko. Mamy drugi skarb, ale niestety właśnie cały czas nasze cele nie są wykonane. Może jeśli zbierzemy sobie te trzy skarby, to coś się stanie. Tylko żeby zebrać te trzy skarby, musimy jeszcze kilka osób tutaj na plaży rozwalić. No niech będzie. Ale to oczywiście nie jest nasz główny cel. On i tak nie podchodzi w to miejsce, gdzie trzeba. Chyba, że jeśli wyciągnę Jonesa, alarm się włączy. Się nie włączy, nie reagują na to. Ale ona ich przyciąga. Więc teraz tych ze statku będę mógł rozwalić sobie. I tego zaraz zrzucić coś na tego. Na tego też. Na tego też. Na tego też. Nareszcie! To było prawie przegrane. Bo musiałem chyba trzy wysadzić, mam nadzieję. A że, nie wiem, w dobrym momencie trzeba było to zrobić. I mieliśmy trzy szanse na zrobienie tak w dobrym momencie i zrobiłem za trzecim razem. Tak, tak, tak. Mamy trzy skarby. Ale jeden cel tylko. Jestem na pewno bardzo ciekaw teraz, co się stanie, gdy... Trzy skarby zdobyłem. Możemy użyć tego mechanizmu. Piekielnego. Ale czy będziemy mogli też dzięki temu dwie ostatnie osoby złapać? Mam nadzieję, niech się cud dzieje. Jaki cud? Mam nadzieję, że masz na... Mam nadzieję, że masz na myśli cud diabelski. Nie wiem, jaka jest diabelska wersja cudu. Ty też pewnie nie wiesz, dlatego powiedziałeś, że cud. Muszę to zwrócić. Mogę cię teraz zabić pewnie. Ale ona cały czas tu jest! A ja nie mam pojęcia, jak ją mam zabić. Nie mam pojęcia absolutnie, jak ją mam zabić. To nie działa. Ktoś złapany.
Tylko 3 strzały zostały. O, fajnie, że się wyświetla to, nie wiedziałem. Ciebie nie zrzucę. Jak mam ciebie złapać? Zawsze pilnuję tego wszystkiego. Okej. I teraz w burzy będę w stanie to spalić, tak? Mogę to spalić. Kilka osób złapać. No są tu te miny, ale co z tego? One mi w moim głównym celu nie pomagają. Tutaj nie wiem, o co z tym chodzi. Jest pudełko z mięsem, ale jak mam je otworzyć? Strzelenie w to nic nie daje. A jednak. Ja mogę UFO teraz użyć. No to poczekajmy. Okej. Coś tam chmura leci sobie. Ale to mi tylko pozwala jedną osobę złapać. Aha! Tak to wygląda, że nawet jeśli nie zabiję moich głównych celów, to i tak misja będzie wykonana? Na to wychodzi. A żeby ją zabić, trzeba zabić wszystkich innych na wyspie. Więc to będzie trudne. A żeby go zabić, to ja nie mam pojęcia, co trzeba zrobić. On to po prostu sobie jest i nie chce umierać. Ale... to chyba tyle. Na to wychodzi, że żeby przejść planszę, wystarczy zabić wystarczającą liczbę osób. A absolutnie jest konieczne zabicie głównych osób. Więc zakończyliśmy naszą pracę. Teraz możemy na nowo być żywi. Następna osoba nas już zastąpiła. Wynoś się teraz sprzed moich oczu. O tak, obudziłeś się. Coś ważnego, ale nie pamiętasz. Ciekawe o co chodziło. Życie jest takie trudne. Miłego dnia i bądź ostrożny. I tak się kończy gra. Okej. Gierka była ciekawa, gierka była fajna, ale nie mam ochoty w nią nigdy więcej grać. Bo to spoko, tak? 6 poziomów, takich małych sandboxów, których można było się pobawić. I było tutaj trochę fajnych pomysłów. Było to przyjemne na jeden raz. No właśnie, problem tej gry polega na tym, że nie jest ona tym, czym opisują ją do końca twórcy. Opisują ją jako masz cel, ale możesz go zrobić na ile sposobów tylko chcesz, co nie do końca jest prawdą. Masz jeden możliwy sposób na wykonanie misji i musisz się niego domyśleć, czyli zupełna wręcz odwrotność tego, co opisują. Gra nie jest całkowicie luźna, dowolna, a jest totalnie możliwie liniowa, tak mi się wydaje, że jest określony sposób na przejście misji i musisz go odkryć. A nie ma sposobów 10 na wykonanie misji, baw się, znajdź te sposoby. Znaczy baw się, znajdź jakiś jeden sposób, tak? Jest jeden określony sposób na większość rzeczy i no... sprawia to, że nie ma sensu, nie ma za bardzo sensu, motywacji żadnej, aby grać po prostu w nią więcej. Wygląda to świetnie, to na pewno. Styl graficzny mi się bardzo podobał. Styl poziomów po prostu. Poziomy były duże, pełne szczegółów i każda jedna mapa była przyjemna do patrzenia, przyjemna do oglądania, przyjemna do, no, eksplorowania, powiedzmy, tak? Bo wszędzie jakieś fajne szczegóły były. Pułapki zwykle były takie niezbyt skomplikowane, więc mieliśmy pułapkę i ta pułapka działa w konkretny jeden sposób, tak? Nie było tu rzeczy, nad którymi było trzeba się zastanawiać, nie było tu ciekawego łączenia pułapek, że tu rozlejesz wodę i ktoś się poślizgnie i wypadnie poza burtę statku na przykład. Znaczy była taka rzecz w tej misji akurat ze statkiem, ale gra nie dawała dla gracza możliwości wykazania się, gra nie dawała dla gracza możliwości bawienia się, wymyślania swoich sposobów na zabawę, tak? Nie była sandboxem takim typowym, które daje narzędzia dla gracza i potem gracz musi je wykorzystać. No właśnie, nie było tutaj nic takiego. Gra ma jeden możliwy sposób na przejście wszystkiego. Jest jakaś osoba, ma określony sposób poruszania się, no i jest jedna pułapka przeznaczona dla tej osoby. No i tyle. Jest to taka fajna, mała gierka, żeby sobie raz przejść, pobawić się trochę. Tyle. Niczym więcej ciekawym. Nie jest to gra, która robi coś super dobrze.
Jest to po prostu taka mała, okej, gierka i sobie można sobie pograć. Znaczy, no całkiem średnia. Nawet bym powiedział, że w miarę słaba. Jak wygląda ładnie, tak, ten gameplay, który ma potencjał na bycie fantastycznym, jest na takim prostym poziomie, nierozwiniętym, bez łączenia fajnych mechanik ani niczego takiego, że... Mimo, że jest sporo cały czas fajnych rzeczy, jak na przykład zmiana pogody... I tyle? Okej, jest fajna rzecz, którą jest zmiana pogody. Aniołki są strasznie denerwujące, bo... No tylko denerwują, nie dają żadnego... No to jest taki bardzo sztuczny poziom trudności, który nie wzbogaca doświadczenia gracza, a tylko go denerwuje. Sprawia, że jasne, trzeba mieć cały czas te aniołki na oku, ale to nie sprawia, że gra jest ciekawsza w żaden sposób. No jest trudniejsza, ale to nie wzbogaca tego doświadczenia ani trochę moim zdaniem. Jeśli chodzi o muzykę, w tej grze to chyba były dwa kawałki. Tak mi się przynajmniej wydaje, że były dwa kawałki. Był ten jeden jak żywcem wyjęty z Fable i był ten, co teraz leci. Może było ich więcej, ale były zbyt podobne i no, nie za ciekawe. Znaczy ta muzyka z Fable jest fajna, no bo muzyka z Fable jest fajna, ale czy pasowała tutaj? No pasowała, ale też nie była niczym wybitnym. Najlepsze w tej grze to było po prostu wykonanie graficzne, mimo że to jest prosty pixel art, tak? Prosta grafika bardzo. To jednak skala tych poziomów, poziomy były duże, pełne szczegółów i to zawsze fajnie się ogląda. Ale, no, spodziewałem się myślę więcej. Gra mogła być dużo czymś większym, ale poziomy były po prostu nudne, zwyczajnie. Gra była nudnawa. Były takie momenty fajne, jak na przykład no, cała ta akcja z no, finałowa z Indiana Jonesem, którego trzeba było przeprowadzić. Była fajna akcja z Piękną i Bestią, to było spoko. Jakieś tam fajne małe szczegóły właśnie były, spoko. Było sporo takich małych szczegółów. Gra była szczegółowa, ale zwykle graficznie, tak? Była bardzo ładna. Grafika na plus, na wielki plus. Wszystko inne, no taka średniawka straszna. Nie jest to coś, co mógłbym polecić nawet za taką małą cenę. Kosztuje to 5 dolców i no gdy... Nie jest to gra zła, ale w tym roku wyszło tyle gier, które są nieziemskie, gry, które są niesamowite, że taka gra, która nie jest zła, to w porównaniu jest żałośnie słaba, gdy jest 30 gier świetnych w tym roku, takich fantastycznych, takich 10 na 10. To coś, co jest takie średnie, no to jest w porównaniu wypada dużo, dużo na gorzej nawet i... No, masz człowiek wrażenie, no po co mam na to tracić czas, gdy mogę w tym samym czasie grać w nową Personę, albo w nowe Mario, albo w nową Zeldę, albo w Nira, albo w Nio, albo w What Remains of Edith Finch, albo w nowego Residenta, albo w The Evil Within 2, albo w tyle świetnych gier w tym roku wyszło, po prostu, że takie coś zawodzi po prostu i wydaje się stratą pewną czasu. Nie było to na poziomie Party Hard, nie było to na poziomie Hitmana, nie było to na poziomie Ghostmaster, nie było to na poziomie Sąsiadów z Piekła Rodem. To były takie cztery moje pewne skojarzenia gameplayowe z tą grą związane. Gra miała potencjał bycia niesamowitym, była po prostu okej, mi tyle. Znaczy, jasne, to jest wczesna wersja, Early Access. Nie sądzę, żeby nawet w pełnej wersji było to dużo lepsze. No jeśli 09450 to prawda, tak? I faktycznie niewiele im brakuje do skończenia, tylko jakieś małe poprawki zostały do dodania. No one tej gry nie naprawią. No jest to fajne, jest to coś innego, jest to coś przyjemnego, ale czegoś tu brakuje, żeby to było faktycznie godne polecenia i warte zagrania. No tyle, na razie, pa pa.